1 lutego Kościół czci świętą Werdianę. Werdiana pochodziła ze znakomitego rodu Atavanti. Urodziła się w Castel Fiorentino w Toskanii. Podobnie jak święta Brygida z Kildar, od młodości poświęciła się służbie Panu Bogu. W pobożnej pielgrzymce nawiedziła grób świętego Jakuba Apostoła w Compostelli w Hiszpanii oraz groby świętych apostołów Piotra i Pawła w Rzymie. Po powrocie do rodzinnego Castel Fiorentino zamieszkała przy kapliczce świętego Antoniego Pustelnika, gdzie przez 34 lata jako pustelnica wiodła życie pełne pokuty ku zbudowaniu całego miasteczka. Posiłek przyjmowała tylko raz na dzień, najczęściej w postaci chleba i wody. Czasem dodawała trochę jarzyn. Dla powiększenia owoców duchowych zapisała się do pustelniczego zakonu Walombroza. Sława jej świętości dotarła do samego świętego Franciszka z Asyżu, który osobiście ją odwiedził w roku 1221, a zbudowany jej umartwionym życiem jako jedną z pierwszych przyjął w charakterze tercjarki trzeciego zakonu. Właśnie w tym roku święty Franciszek napisał regułę dla tercjarzy żyjących wśród rodzin, aby im ułatwić praktykowanie rad ewangelicznych. Werdiana mogła więc korzystać ze wszystkich przywilejów, jakie stolica apostolska udzieliła wówczas zakonowi franciszkańskiemu. Z biegiem lat trzeci zakon świętego Franciszka stał się tak popularny, że należeli do niego najwyżsi dostojnicy duchowni i świeccy, w tym wielu papieży i panujących. Werdiana zmarła w opinii świętości 1 lutego 1242 roku. Na miejscu jej pustelni rychło wystawiono kaplicę, w której złożono jej śmiertelne szczątki. W roku 1378 przeniesiono je uroczyście do kolegiaty świętych Wawrzyńca i Leonarda. Natomiast w roku 1939 miasto przeżywało podobną uroczystość przeniesienia relikwii świętej do nowego kościoła, wystawionego ku jej czci, co świadczy o tym, że jej kult jest tam nadal żywy. Papież Klemens VII zatwierdził jej liturgiczną cześć dekretem z dnia 20 września 1533 roku, a papież Klemens X wpisał jej imię do martyrologium rzymskiego. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską świętą Werdianę, dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.